Witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego studio, świątecznego studio w Górach Harcu. Mam dla Was poważne ostrzeżenie. Mianowicie, podczas oglądania Awatara 2 w kinie zmarł bardzo młody człowiek tutaj w Niemczech, proszę Państwa. Młody człowiek zmarł na atak serca podczas seansu Awatar 2. Oficjalne tutaj wytłumaczenie, że no niestety nagle i niespodziewanie można umrzeć podczas oglądania takich filmów, gdzie są emocje duże, proszę Państwa, oficjalne takie jest wytłumaczenie. Również padł jeden młody człowiek, odsypując śnieg, proszę Państwa, tu w Górach Harcu. Nagle i niespodziewanie. Okazuje się, że według oficjalnych mediów zbyt wcześnie zaczął to robić. Nie można zbyt wcześnie, proszę Państwa, śniegu odsypywać. Również to zimno może spowodować, że nagle i niespodziewanie umrzemy na atak serca, proszę Państwa. Takie są tutaj oficjalne tłumaczenia. Również, proszę Państwa, nie możemy wpadać w sytuacje stresowe. No nie możemy, bo zarówno denerwując się w domu, podczas gotowania, również możemy dostać zawału serca. Także nie denerwujmy się, jeżeli te, proszę Państwa, skarpia łuski będą zbyt ciężko odchodziły, bo wtedy nagle i niespodziewanie możecie dostać zawału serca. Również, proszę Państwa, stosunki między kobietą a mężczyzną, rodzinne, mogą wpłynąć na nagłe i niespodziewane efekty takie, że umrzemy od ataku serca albo udar mózgu, proszę Państwa. Tak to wygląda. Mamy bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy, które czyhają na nas jak nigdy. 20-30% więcej umierających na zawał serca. Ludzie stali się nieostrożni, proszę Państwa. Odsypują śnieg, nie wtedy, kiedy trzeba. Okazuje się, że jest zbyt zimno. Jak jest zbyt zimno, to też jest taka możliwość, że dostaniemy zawał serca. Oczywiście latem jest zbyt ciepło, no to jeszcze większa możliwość. Proszę Państwa, pozostaje nam siedzieć w domu w trzech swetrach, nie oglądać filmów, nie wychodzić i spędzać najlepiej święta samemu według oficjalnych niemieckich mediów.